Witam z tej części, cześć, cześć, Widzonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Minecraft. Dziś nie będziemy robić palmy villagerów, wieśniaków, ponieważ jeszcze muszę znaleźć odpowiedni na tego sposób. Dziś na pewno się zajmiemy jakimiś surowcami i już będziemy dążyć coś w naszej bazie. Tak, ponieważ tak, tutaj ziemniaki. Ziemniaki dają duże, bo 2,5, więc sobie na pana je weźmiemy. I tak. Na razie nie będziemy walczyć z tym, żeby już się zmierzali, ale no to do tego będziemy chcieli dążyć. Natomiast tak. To na pewno idziemy z tym. Czym? Chcemy, żeby to było jak największe w trzciny cukrowej, bo my później to sobie tak fajnie rozbudujemy. I tak, jeszcze zanim nie zapomnę, włączę stoper. Dobrze, włączyłem stoper. Teraz. Ej, ty. Ty, wolno moich wcześniaków. Ty nie? A, już wiem, co dzisiaj mieliśmy zrobić. Nieważne. Nie słyszę wcale tych dźwięków. Mamy tutaj kurę. Mamy dwie kury. Mamy i owce. No, przepraszam bardzo. No, wybaczcie, ale musimy coś z nimi zrobić. Dlatego mamy trochę drewna. Zrobimy z tego płotki i pierwszą już naszą farmę. Zagrodę. Dla zwierzaków, bo to tak nie może być. Serio? Rozmawiasz z nim przez ścianę? Nieźle. Okej. Okay. Jeszcze trochę XMP. A właśnie, chciałem pokazać, że wytwarzanie może wyglądać tak jak tu. Że jest tradycyjne, tak samo tutaj we fikunku. I cały czas nie wiem, co to jest. Czy ktoś mi wreszcie to wytłumaczy? Dobrze. Ale my sobie przejdziemy do wersji tej ogólnie dla PS4 interfejs, ponieważ będzie szybciej. O, tutaj wygląda to tak. I nie znam tego wszystkiego. Przyznam się bezwzględnie, że nie znam. Dobrze, coś chcieliśmy stąd wziąć. Drewno. Tak. Chcieliśmy przerobić płotki. Czy są jakieś tutaj patyki? Nie ma. Dobra. Zróbmy sobie... No, może być tyle. Trochę patyków. Pewnie może jeszcze. I stąd jeszcze sobie weźmy. O tak, o ty. Chyba daj tego jeszcze. No dobra, może być. Na węgiel mi się trochę kończy już. A, to trzeba wrzucić. Dobra. Ale bez przesady. Nie ma zimy. Okej. Okay. Zimniaki mamy. Możemy iść stworzyć naszą zagrodę, dopóki nam zwierzaki nie uciekną, bo to o to chodzi teraz. Dobrze, farma. Będzie gdzieś tutaj. Zrobimy ją na... Czy ja naprawdę mam... Zrobimy sobie tak po prostu. Okej. Dobra. Właśnie to skośmy i będzie po to planie. Co nie? Ja się zastanawiam, czy to robić tak blisko. Czy można na przykład od tego drzewa pociągnąć? O, tak. To sobie skośmy. Na razie zrobimy jedno wielki magiel. Chyba, że od razu chcemy podzielić na kury i nie kury. Może podzielimy od razu. To tak, tu będą kury, a tu nie kury. Tu cała reszta będzie. O, tu będziemy mieli wejście.
I tu będzie podwyższenie. Swoją trzeba znaleźć trochę naczyń. Na kuli. Aby jakoś coś ściągnąć. Dobra. Przyciągnijmy to sobie tutaj. Aby był spokój. To zagrodę dla tych zwierzaków już mamy. Teraz trzeba tylko tutaj zrobić tą zagrodę dla reszty zwierzaków. Moim sposobem na kury jest wrzucenie do takiego doła i później zrobienie pod nimi lejami. Lej. Oczywiście trzeba wszystko odrobić. Ale z takiej wysokości one nie potrafią wychodzić i na tym polega całe nasze zadowolenie. No i też trochę nie wiem, chwilę. Dobra. Tak, to wygląda w ten sposób i... Co? Jak my tu chcemy ogrodzić? Chwila. Chwała gdzieś przyłączenia. Łap. Okej. Dobra. To sobie rozciągniemy jeszcze. No dobra, póki co to możemy tak zostawić. Dobra, gdzie są zwierzaki? Kury. Chodźcie. Kukuryku. Kukuryku, chodź do mnie. O, mogę nawet was tu zmnożyć, ale fajnie. Jest? Jest mała kurka? Kurka? Dobra, jest. No to wy mi tu robicie jaja. Natomiast tak, tutaj mamy... O! Dobra, gdzie są te owieczki? Owieczki... Halo. O, idzie. Złapała się. Owieczko, ty moja, chodź tutaj. Cip, cip. Nie, już też siła nie zainteresowanie. Za szybko. No mamy, tu sobie podnieśmy to, aby dało się łatwo jakoś się wstawić tutaj. O, idzie. Chodź tu. Tutaj, właśnie. No. Bo strasznie, nie chciałem wejść. Co? Nie mamy jeszcze żelaza, żeby cię ostrzec, niestety. Dobra. I teraz trzeba znaleźć drugą owieczkę, bo z jednej to nie rozmnożymy nic. O, tu jest świnia. Też cię przyda. Świnka. Chodź. Pinkę i owce to już rzucimy do jednego woda. Dobra. Świnka jesteś. Ale gdzie jest moja druga owca? Tak, bo tutaj widzę, że jeszcze jest jedna kura, to tam możemy sobie zarobić na pióra. O, w ten sposób. Natomiast cały czas nie widzę mojej... Może wpadła do lawy. Ale owce nie są aż tak głupie. Dobra. Lama, świnia, o, to coś dla mnie. Co nagam tutaj jeszcze mi nie było. Świnka, chodź. I konia jakieś. Chodź, chodź. A, to jest gdzie indziej. Tam jest co nagam źródło lawy. Do przepalania nie będziemy używać. Dobrze. I rozmnóżmy świnki. Jest? Jest młoda świnka. Ale gdzie jest moja owca? Bo ja chcę tutaj zrobić fabrykę wełny. Więc... Ja przepraszam, tam jest świnka. Ale z tym nie będziemy walczyć już. Więc nie wiem, znaczy. Tak, tu jest trochę villagerów. Ale nad nimi popracujemy bardziej jutro. Bo jeszcze dzisiaj... O! Jest jakaś owieczka. Tylko, że się robi ciemne.
I to nie za dobrze. Poza tym przez pustynię ciągnąć owce to też nie za bardzo, tym bardziej nocą. Owca. No nie gadaj. Chodź do wioski. Halo. Owca. Nie, nie gapi się. Dobra, zajmiemy się tą w ciągu dnia. Teraz idziemy się przespać. I ty, wieśniak, też ci gadzę, bo ty masz fajne oferty. Ogólnie wszyscy wieśniacy. Dobra, czas się przespać. Krótki ten mój sens. 9 minut i mamy już farmę. Jeśli już się, że przespałem się, to żaden podkład zaraz nie przyszedł. Tu widzę, że drzewa sadzone powyrastały. Fajnie. Jest moja owca? Jest moja owca. Owca. Cip, cip, owca. Dobra, śluty. Dobra, owca, idziemy. Przydałoby się tylne lusterko, abym wiedział. Co jest za mną taki kaktus? O, to byłoby coś. Dobra, ciągniemy ją. Tędy. Żeby umieć tym dołek. Okej. Teraz czekamy, aż się namyśli, więc możemy się najeść. Swanego. A, lokalizacja cały czas jest udana. Chyba owca, chodź. Idziesz, owca? Chodź tutaj za mną. Dalej, o tak. I jak ja cię mam przez to przeprowadzić? Tu, dobra. I widzę, że tutaj się robi mało miejsca. Trzeba to powiększyć i rozdzielić na różne moce. O, tutaj się jajka już robią. I trzeba te kury odgrodzić od villagerów, bo jak jakiś mi tam wpadnie, to nie będę zadowolony. Dobra. I teraz rozmnożymy jeszcze owieczki. Tylko najpierw. Nie mam już wody. To teraz będę mieć. Ze źródełka. Ciach. Ciach. I tutaj też ciach, ciach. Ciach, ciach. I jest woda. Dobra, ale... Nie po tutaj przyszedłem. Ciach, 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 ciach. Ciach. My przyszliśmy tutaj po... Moja skleroza to rzecz święta. Dobra. Po to przyszliśmy. I chcieliśmy sobie skraftować trochę jeszcze desek. Tak, deski, bo musimy mieć coś takiego i jeszcze coś takiego. I zostało nam. A, to nie wyjdzie. O, będzie idealnie. Tu. Idziemy. Trzeba jeszcze trochę wody nabrać. Żeby desi. Nie, chyba oni nie potrzebują picia. A, owieczki już. Tak. I teraz tutaj kurteczka i tutaj drabinka. I w ten sposób one nie wyjdą i ja będę zadowolony. Dobra. Macie dla mnie coś? Nie? To idę sobie. Dobra. Trzeba oczywiście zrobić jeszcze tutaj ogrodzenie, aby wieczorem villager mi tutaj nie wpadł przez przypadek. Dlatego już zrobię im z tej strony. Dobra, to trzeba ściąć. Ja jakby mi tutaj coś, czego bym nie chciał, wpadło. To szczerze powiedziawszy, nie byłbym zadowolony. Tym czymś może być wilk. Nie wiem, cokolwiek, co mi skrzywdzi zwierzak.
I stąd też muszę sobie wymyślić jeszcze wyjście. Dobra, ciach. I ciach, jaki kolor powstanie? Na jaki? Biały, a. I tak, kwestia przypadku. Dobra, świnki zadowolone. Wszyscy zadowoleni poza mną, bo ja jeszcze nic nie zdałem z tego. Poza ten. I tak, tu jest mój domek. Tu można było to zrobić. Tu postawić. To zniszczyć. I tu postawić. I tu sobie zrobić drabinkę na górę. Tu będzie moje wyjście stąd. O, tak. Trzeba więcej drabinek. Trzeba więcej drewna. Od tego zacznijmy. Kończy mi się drewna. Ścinam tą trzcinę cukrową, ile się można. Ale nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Dobra. Weźmy sobie, pościnajmy. Zróbmy tak. To. Na pewno. I jeszcze z barierki. O, tak. Nie ma. Dobra. Teraz powinno mi to wszystko ładnie wyjść. Tylko gdzie teraz? Tutaj. I zestawmy to, co niepotrzebne, czyli to, to i to. Mapę faktycznie też byśmy mogli zostawić, bo jakbyśmy ją zgubili, byłoby nieciekawie, ale. Ale co to? Dobra. I już żaden glider, jeżeli nie będzie się usiłować, to nic już mu tutaj nie wyjdzie. Samego nie wiem, po co mi jajka. Jeżeli by ktoś się już raz zapytał, po co mi jajka, ale jednak farma taka przydać się może. Dobrze. Mamy ile minut? Odcinka 16. Dobrze, teraz jeszcze będzie krótki. Dobra, zrobimy zaraz sobie krótkiego timelapse'a, pójdę gdzieś po ścianie drewno. Żeby to już nie wyglądało jak w ostatnim odcinku, że idę i o, nuda. Tego się przygotowałem i będzie krótki timelapse. Mamy siekiery. W sumie to też zostawmy. Bo nie chcę, żeby coś mi zginęło. Tylko to sobie weźmy i rozgałęźmy. To było więcej. To może być w nieskończoność długa. Ciach. I ciach. Można sobie z tego przypalić w sumie już to. Jak to się zmienia? Szkło. Ale na razie nie jest szkło potrzebne do niczego. No bo jakiś drugi się przydał. Ale to jeszcze nie. Teraz, dobra, teraz idziemy sobie pościnać. Czy robi się ciemno? To dobrze. I kaktus. Dobra, na razie kaktusami się jeszcze nie będziemy zajmować, ale też się nimi zajmiemy, bo też trzeba to z nich wyciągnąć. Dobra, lecimy. Timers. No dobrze, to teraz już lecimy. Tak, poślijmy sobie trochę drewna, bo będzie nam potrzebne do creeperów, czyli lejów po polsku. Tak zostało przetłumaczone. No nie, bardzo ciekawe są te tłumaczenia. Tak, dzisiaj nie zajmiemy się już naszym domkiem. Ogólnie. Słuchaj, no wam słyszycie jakąś tam muzyczkę w tle, możecie napisać jaką byście chcieli, żeby usłyszeć. Oczywiście mówię tylko o darmowych, bo jakich tu innych. No i tak, zbieramy drewno na nowe skrzynki. No i na tą nową zagrodę. Chyba nam dzisiaj się jeszcze nie zajmiemy. Bo bym chciał dzisiaj jeszcze z owiec trochę wełny by się przydało. Nie powiem, że nie. No dobrze. To już widzimy, że się zrobiło ciemno i wracajmy do naszego. Wracajmy do świata Minecraft. I tak kończymy. Musimy szybko wracać, bo widzicie, co jest nade mną. Czarna otchłań swojego. Trzeba oświetlić trochę to, co jest dookoła nas. Dobra. Idziemy spać. Trzeba to zjeść. Jakąś marchewkę. Nie wiem, ale tak. My tu nie mamy żelaza. A żelazo by się nam przydało, jakby to powiedziawszy. Dobra, trzcinę cukrową powiększę już poza odcinkiem, aby nie ślęczyć. O, jajko. No i widzicie, teraz to ja muszę tak te jajka zbierać.
A tak to hopa. Tak to będzie się samo zbierało i będzie fajo. Dobra, czy ktoś może się. O! No tak, akurat tego nie mam. Wiecie co? Co. O, tam jest jedna owieczka, ale dobra, owieczkami na razie się nie zajmujemy. Tu zajmujemy się tylko rozmnażaniem, a nie owieczek. Chyba tam sobie zrobię wyjście. I jakiś pies by mi się też przydał do obrony. Dobra, ty stąd. I co nam powstanie? Biała. Znowu biała. Ty brązową drugą. Stary. To naprawdę dobra była. Taka brązowa. Dobra, ile jest minut już? 22. No dobra, ale dzisiaj jest odcinek weekendowy. To jeszcze można pociągnąć, żeby pójść chociaż i ściąć im tą wełnę. Więc idziemy w dół, na dół. Pokopać sobie. Przed krótką przerwą. Dobra, to idziemy. Swojego mój zegarek nie jest pewny. Dokładnie co tu się dzieje? O kurde. O nie, nie. O kurde. Co to było? Tego ja go tutaj tam rozsłyszałem. Dobra, musimy się tam jakoś dobić. Bo teraz też mnie zaciekawiło, co tam może jeszcze być. Tylko primo musimy coś zjeść. O tak, tego szukaliśmy. Więcej. Musimy zrobić nożyczki, więc musi tego trochę być. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Podoba mi się. I wungiel. Dobra, wungiel też sobie wyciągnę. No niestety dzisiaj przy domku nic nie wypracowaliśmy, ale... Ale to będzie w kolejnym odcinku. W środę. Znaczy w środę. W czwartek. Jak możecie się domyślać? O 15. Dobra. Potem węgiel przyjdę poza odcinkiem i go zbiorę. Zobaczmy tylko, czy coś jest tutaj ciekawego jeszcze. A i koniec. Nie. Dobra. Nie idziemy dalej, bo mamy już to, co chcieliśmy. Trzeba tego przytopić ładnie. O, pięknie. Widzę, że nam spadł. Jezus, strachu popuścił. Patyk. Widzę, to nie będzie miał jak wyjść. Dobra, przekopimy się do niego. Ścieżkę do niego. Zrobię do niego ścieżkę poza odcinkiem. I wszyscy będą zadowoleni. Nie, ja po nie zanudzę was. Tylko... Dobra, przepalaj to. Śmiało. Przepalaj. I wyłączył mi się jeszcze dźwięk. Dobra, mamy jedną sztabkę. Zaraz będziemy mogli, będziemy mieli dwie. Jeden. Dwa. O, dostałem cofę od pokoju żelaza. Dobrze. Idziemy do was, owieczki. O. Tu widzę, że też jest ładnie. No powiem wam, że dzisiejszy odcinek to jest udany, bo procesowaliśmy, połapaliśmy zwierzaki. Jutro, znaczy jutro, w środę to jeszcze sobie podzielamy. No. I to tak. Dlatego owieczki bardzo szybko dojrzewają. Ciach, ciach. O, kolejny stafel. I jeszcze je... Gdzie jest moje? Gdzie to jest? Ja się pytam, gdzie jest... Wiadomo co. Przynajmniej cztery. Są cztery owieczki, dobra, weźmy pięć. I po sprawie. Ale dobra, owieczki, czas kodów. Nastał.
Dobra. Jest pierwsza brązowa i jedna biała. Trzeba będzie zafarbować którąś, aby był jeszcze inny kolor. Ale to już nie dzisiaj. Tym się zajmiemy kiedy indziej. Kaktusami też się zajmiemy kiedy indziej. No i co mam powiedzieć? Jeżeli wam się podobało, możecie zaraz zostawić łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!